Szczęgurze, coś wam powiem. Zastanawiam się, czy my doświadczamy trudności z powodu wiary, czy też może z powodu naszej niewiary. Bo z jednej strony deklarujemy się jako wierzący, ale często nie potrafimy się obronić. Mamy wiele sposobności do składania świadectwa, ale unikamy ich, bo nie czujemy się pewni tego, czego właśnie powinniśmy bronić. Dlatego Jezus mówi, nie obmyślajcie swojej obrony, bo nic z tego, co planujecie, nie wyjdzie. Kiedy faktycznie staniecie pod ścianą i będą was cisnąć, to jedyne, co musicie zrobić, to zaufać. Ja wam udzielę takiej siły i dam wam taką wymowę i mądrość, która was obroni. Tylko nie mają być to wasze argumenty, ale przyjmijcie to, co ja wam dam. Bo ja jestem znakiem sprzeciwu. I z mojego powodu będą źle o was mówić i będą wam robić trudności. Według świętego José María Escrivy mamy stanąć do pięknej wojny pokoju i miłości. Co to oznacza? Ta wojna to obrona pozbawiona jest przemocy i argumentów siły, a przepełniona jest bogactwem Ducha Świętego. I choć brzmi to niedorzecznie, to ona ma rację bytu. Bo chrześcijaństwo nie jest pozbawione trudności, tak jak nie ma róży bez kolców. Gdyby było łatwo, czy szanowalibyśmy nasze życie? Gdyby wszystko przychodziło lekko, czy miałoby to dla nas jakąś wartość? Jeśli w naszej wierze nie byłoby męstwa, to czym by ta wiara była? Tylko jakimś nurtem myśli, które stują wzniosłe teorie. Szybko byśmy się nimi znudzili. Nie zapominajmy, że jednym z elementów składowych męstwa jest wytrwałość. I to najwyższym. Przez swoją wytrwałość ocalicie życie. Wszystko zostało wypracowane na krzyżu, bo tam widzimy siłę miłości. Ale wobec krzyża widzimy też naszą nędzę. A co jest naszą nędzą? Nienawiść. Ona jest zaprzeczeniem miłości. Nawet więcej, ona występuje przeciw miłości. Jest to pretekst, by budować świat bez Boga. Bo przecież Bóg jest miłością. Może my dajemy ku temu powody. Może właśnie wspomniane na początku niezrozumienie wiary i zniekształcenie jej praw jest pierwszym z nich. Czyż nie stajemy często przed dylematem, czy swoim postępowaniem nie zdradzamy Pana Boga? Jakimś ustępstwem, jakimś tłumaczeniem, czy swoją własną słabością? Zdarza mi się być w kancelarii, czy też podczas jakichś zwykłych rozmów, objaśniam obowiązujące prawa, doświadczam zburzenia moich rozmówców, gdy mówię chociażby, że nie mogą być chrzestnymi, żyjąc niemoralnie. I co wtedy słyszę? To, że my nie potrafimy zrozumieć ludzi. Czyli czego? Tego, że mam się zgodzić na ich grzech, bo nie mogą się z niego wydostać i powiedzieć, że nic się nie stało? Tego jest tyle odejść od Kościoła, bo tam, gdzie nie ma skruchy, pojawia się nienawiść. A my to musimy przetrwać. Nie można wiary w Boga objawionego traktować na równi z jakimś nurtem myślicieli duchowych. Lepiej jest narazić się na czyjąś nienawiść, niż odstąpić od wiary i prawd, które wyznajemy. I potrzebujemy do tego cierpliwości, bo tych ataków będzie więcej. Jak powiedział święty Grzegorz Wielki, cierpliwość jest korzeniem i obroną wszystkich cnót. Polega na tolerowaniu zła innych ze spokojnym duchem i nieżywieniu urazy do tego, kto nam je wyrządza. Tym musimy się ćwiczyć, by złem za zło nie odpłacać. Cierpliwość wpisuje się w istotę krzyża bardziej niż ból, gdyż ona jest esencją miłości. Niech Pan wam w tym wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.